Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie golenie brzytwą Harlex. Ja sobie ją przejadę na kamieniu Koti przed goleniem, bo rok już nie była używana, więc sobie ją troszeczkę przejedziemy bez taśmy, bez niczego. I jedziemy. Po parę dni od ostatniego golenia i dzisiaj znowu będzie golenie. Dzisiaj brzytwa Harlex, jak tu gdzieś na filmie widzicie, przed goleniem ją sobie trochę podostrzyłem na kamieniu Koti, czy tam się to nazywa. Dobra, nagrywam telefonem, bo kamera GoPro coś mi nagrywa tak ciemno strasznie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Muszę się skupić, żeby patrzeć na kamerę, a nie na lusterko. Okej. No to co, zabieram się do golenia. Dzisiaj będzie golenie pędzelkiem Omega, tym wielkim, Professional. Bardzo fajny pędzel, naprawdę mam go już też parę lat i nie żałuję jego kupna, a nie kosztował jakoś tam dużo. I wezmę sobie do golenia Nivea. Zaraz, jak widzicie, już jest nawet taki spory. No tej Nivea widzę, że dużo nie zostało. Dobra. Ja sobie wcześniej przed nagraniem tego zmoczyłem zarost. Tak jak wam mówiłem, bardzo ważne, żeby dobrze go zmoczyć. A teraz robimy pianę. Okej. Pędzelek. Wyciskamy krem. Dobra, będzie. Sobie będę dawał. I jedziemy. Będzie. Tu sobie przejedziemy. Ok, i teraz dobrze sobie wysuszymy. Dobra, jest, golimy się. Jak zwykle, prawa ręka, daszek, chociaż nie zawsze musicie, no ale ja robię. Naciągam skórę. I jedziemy. Poszło. Druga strona, daszek, naciągam skórę. Poszło. Wycieramy brzytwę. Naciągam skórę. Następna strona. Nie przejmuję się dokładnością, bo będzie jeszcze drugie przejście. Uwielbiam tę brzytwę. Uwielbiam w ogóle golić się brzytwą. Naprawdę, kurde, ja się rzadko golę, ale to jest taka frajda. Dobra. Mamy pierwsze przejście zrobione, moczę i robię pianę. Mamy pianę i jedziemy.
Okej. Zostawię sobie tym razem jeszcze trochę pianu na pędzlu. Jedziemy. W stronę jedziemy, pod włos. Którzy mi się albo ciachną, albo ze coś ściął. Druga strona. Dobra. Dobra. No i pięknie. I koniec golenia. Ja się spukam. Dobra, teraz aun. Szczypie. Okej. Wycieramy. I teraz weźmiemy sobie Bond balsam po goleniu. To jest chyba whisky. Pięknie. No i pięknie. No jest, golenie skończone. Dzisiaj poszło naprawdę fajnie. Jak widzicie, no to jakieś tam małe przecięcia są, albo ewentualnie coś tam pościnałem. Ale nie ma źle, znowu się ta skóra powoli przyzwyczai, więc będzie coraz lepiej. A co ja tu miałem jeszcze zrobić? To moja dziurka. Dobra, będzie. No i tyle jak na dzisiaj. Zapraszam Was do kolejnego filmu. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, jeśli się podobało i do następnego. Na razie. A ja biorę taki magiczny przycisk, to wyłączam pyk. Nie wyłączyło się pyk.
O, teraz się włączy. To teraz biorę magiczny przycisk i wyłączam.